Czy masz świadomość? Jeżeli uważasz, że ludzie zasługują, by swój gatunek nazywać człowiek rozumny, to prawdopodobnie nie znasz historii o tym, jak do samochodowych baków trafiała benzyna ołowiowa. Ta nie pozostawia wątpliwości. Choć są wśród nas rozumne jednostki, to jako gatunek jesteśmy raczej głupi i podatni na manipulacje. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, audycja Czy masz świadomość? Przeczytałem fragment tekstu Dla zysku zatruli miliony ludzi, w Polsce też. Tekst pochodzi z portalu smoglab.pl. Jego autorem jest Tomasz Boryza, dziennikarz naukowy, publikował w tygodniku Przegląd, Przekroju, w Onet, w Gazecie Krakowskiej. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Tomasz. Dzień dobry, Panie Tomaszu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tej historii, o której wspomina Pan w tym artykule, żeby tą historię przybliżyć polskim czytelnikom? No jest to historia, która jednocześnie jest, przynajmniej w Polsce, dość mało znana, bardzo ciekawa i wyjątkowo pouczająca, bo pokazuje, jak prostymi mechanizmami PR-u i marketingu można manipulować społecznym postrzeganiem różnych spraw, też prawem, i skłaniać ludzi do tego, żeby zgadzali się na robienie rzeczy, które im szkodzą, ale ktoś inny na nich zarabia. Jaki jest początek tej historii? Kiedy to się wszystko zaczęło? No to się zaczęło w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy motoryzacja dość szybko się rozwijała i wraz z tym pojawiały się różne problemy techniczne głównie. W tym wypadku chodziło akurat o sztuki silnika, które próbowano wyeliminować na różne sposoby. Jedna z firm, jeden z wynalazców, Thomas Midgley Jr., wpadł na taki pomysł, że da się to zrobić z pomocą benzyny. No i metodą prób i błędów, bo wtedy raczej tak dochodzono do nowych wynalazków i nowych technologii niż z pomocą badań naukowych, bardziej przypominających to, co robimy teraz, znalazł rozwiązania trzy. Jednym była dodawana do benzyny jodyna, ale ona była droga. Drugim był alkohol, który z kolei miał taki problem, z którym był taki problem dla firm, że on był tani, łatwo dostępny, nie dało się go opatentować, więc nie bardzo dało się na nim zarabiać, ale znaleziono ostateczne rozwiązanie, którym był ołów. Zaczęto do benzyny dodawać ołów i szybko udało się tą benzynę ołowiową wprowadzić na rynek dość powszechnie. Ona zaczęła być stosowana, a problem z nią był taki, że dość dobrze już wtedy wiedziano, że ołów trafiający do środowiska jest silną neurotoksyną, która bardzo ludziom szkodzi. I co takiego się stało, że dopuszczono to rozwiązanie do masowego użycia? No, tam się stała taka rzecz, że po pierwsze patent razem z Thomasem Midgleyem przejął General Motors, czyli gigantyczna i bardzo bogata korporacja, już wtedy posiadająca duże środki, ale też, żeby uspokoić ludzi, zastosowano bardzo sprytną zagrywkę z dziedziny public relations. Mianowicie był tam taki problem, że w fabrykach, tam akurat chodziło o jedną z fabryk w Deepwater, gdzie produkowano ten dodatek do benzyny, który wzbogacają ołów, no były problemy takie, że robotnicy ulegali dość masowo zatruciom i dochodziło też do zgonów, do licznych chorób. I trzeba było na to jakoś zareagować, bo w tym momencie sprawa zrobiła się bardzo poważna i dość głośna. Więc korporacja sama postanowiła poprosić o to, żeby przeprowadzono tam dochodzenie. Dochodzenie przeprowadzono, określono, co korporacja ma zrobić w fabrykach produkujących tenże dodatek do benzyny. To już się zostało wdrożone i ogłoszono, że wszystko jest bezpieczne, że benzyna ołowiowa jest bezpieczna i nie ma najmniejszego problemu przy jej produkcji. Z tym tylko, że kiedy informowano o tym opinię publiczną, nie dodawano tego, że bezpieczna jest produkcja dodatku, a nie jego używanie. No ale dzięki
dzięki temu rzecz przyjęła się gdzieś w opinii społecznej jako rzecz bezpieczna. Prasa też miała o czym pisać, a prasa z taką korporacją oczywiście wolała żyć dobrze, a nie robić jej problemów. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Czy ktoś ostrzegał przed zagrożeniami, jakie niesie to rozwiązanie? Tak, ostrzegano. Ostrzegali fachowcy, którzy, lekarze przede wszystkim, którzy byli dość dobrze świadomi, że ołów jest trucizną i kiedy w środowisku będzie go za dużo, no to będą z tego wynikać różne problemy. No ale te głosy ostrzegające zniknęły gdzieś właśnie w tych dochodzeniach rządowych, na przykład, które ogłaszały, że sprawa jest bezpieczna, przy czym chodziło o bezpieczną produkcję. No jednak do opinii publicznej przebiło się to, że nie ma z tym problemu i w kampaniach marketingowych prowadzonych przez producentów, którym udało się przekonać klientów na przykład do tego, że silniki napędzane benzyną tego rodzaju są mocniejsze, czy można więcej koni mechanicznych z nich wyciągnąć, co kierowców bardzo cieszyło, więc bardzo chętnie wlewali do baków benzynę ołowiową. Nie trzeba było wielu lat, żeby ona przejęła praktycznie cały rynek benzyny w Stanach Zjednoczonych, później nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No więc gdzieś w tej euforii, gdzieś w tej akceptacji głosy ostrzegające przed szkodliwymi skutkami na wiele lat zniknęły, zginęły w nich. Jak pan wspominał o akcjach czy kampaniach marketingowych, to no rozumiem, że też niestety tutaj dziennikarze i media, wydawcy również brali udział w tej chyba zmowie milczenia, bo można by to tak określić. No to zwykle to jest jednak tak, że duże korporacje to też są duzi reklamodawcy i bardzo często media nie chcą z nimi wchodzić w konflikty i nie potrzebują też tego. To nie jest zresztą przypadek tylko benzyny ołowiowej, ale też na przykład papierosów, jak jesteśmy na amerykańskim gruncie, gdzie sprawa się dość podobnie rozgrywała. No i z całą pewnością duzi reklamodawcy mają możliwość tego, żeby sobie miejsce w gazecie znaleźć i żeby ich głos był słyszalny. Często łatwiejsze niż ci, którzy są na przykład ekspertami z boku ostrzegającymi przed czymś. Tak. A w swoim artykule wspomina też pan o konsekwencjach, szczególnie dla dzieci. Może tu pan powiedzieć kilka zdań? No, powszechne użycie benzyny ołowiowej powoduje, że ołowiu w środowisku jest bardzo dużo. Ołów jest później wchłaniany przez osoby, które w tym środowisku przebywają, czy w tych miejscach żyją. Szczególnie dotkliwe było to przy dużych arteriach miejskich, gdzie było dużo samochodów, a więc i trucizny było w środowisku więcej, a ołów jest neurotoksyną, która wpływa na to, jak na przykład dzieci, kiedy to dzieci są tymi, które przyjmują go za dużo, się rozwijają. Bardzo negatywnie wpływa na rozwój intelektualny. Gdzieś został powiązany w tym wszystkim także z gorszym rozwojem tych części mózgu, które odpowiadają za kontrolę agresji. Dlatego zresztą pojawiły się i takie głosy, choć tutaj trzeba zaznaczyć, że no, nie są to jedyne głosy, są różne perspektywy patrzenia na tę sprawę, które wiążą wzrost przestępczości w Stanach Zjednoczonych w latach 80. bardzo wyraźny, z tym, że no, tego ołowiu było dużo, on bardzo negatywnie wpływał na rozwój intelektualny i na zdolność hamowania agresji, a w związku z tym rosła przestępczość. Są takie argumenty, pojawiają się. Całkiem nieźle pokazane, przy czym jest to pokazanie korelacji głównie, a nie związków przyczynowo-skutkowych. Więc tutaj jest ciągle dyskusja. A to jak to ma miało miejsce, jak to wpływało na polską sytuację, na polskich obywateli? No, u nas jest to wszystko trochę mniej wiemy o tym, też chyba mniejsza refleksja była temu wszystkiemu poświęcana. No, natomiast u nas też, przypominam, lało się do baków benzynę ołowiową, to na niej jeździły syrenki, na niej jeździły małe Fiaty w PRL-u. Przy czym no, też jest taka kwestia, że u nas jednak samochodów w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi było dużo mniej, więc też dużo mniej do środowiska ołowiu trafiało.
ale pewnie wymagałoby to jeszcze dokładnego zbadania i przyjrzenia się tak naprawdę, jakie poziomy za sprawą tego osiągaliśmy, czy to mogło mieć wpływ na rozwój dzieci, czy też nie były te poziomy aż tak duże. No, wymaga to refleksji, tak bym tutaj A odpowiedział. kiedy sytuacja przestała być korzystna dla korporacji? No, sytuacja zmieniła się wtedy, kiedy zaczęły wchodzić normy środowiskowe przy produkcji samochodów, bo one wymusiły instalowanie katalizatorów. Katalizatory z benzyną ołowiową nie współpracują za dobrze, co wymusiło zmianę technologiczną na rynku. Więc ona się dokonała bardziej na skutek tak pośredni, powiedziałbym, niż tego, że bezpośrednio zorientowano się, że z benzyny ołowiowej wypadałoby zrezygnować, choćby dlatego, że stosując ją szkodzimy rozwojowi dzieci. W tym wypadku zwłaszcza tyczyło się to Amerykanów, ale też różnych krajów, do których Amerykanie tą technologię eksportowali, bo już po tym, jak w Stanach Zjednoczonych na przykład zaczęto od niej odchodzić i z niej rezygnować, to wciąż była bardzo popularna w tak zwanych krajach trzeciego świata, czy w krajach znajdujących się poza Europą i poza Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze przez wiele lat była używana i niekiedy poziomy ołowiu w miastach, w tych krajach, no, były niezwykle wysokie, znacznie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych kiedykolwiek. Czyli eksportowano tą brudną technologię, wiedząc, mając pełną świadomość tego, o jej skutkach, do państw trzeciego świata. No tak, do państw, które nie mają wystarczającej siły przebicia, żeby się na to poskarżyć, ale też do takich, w których łatwo było zadbać o to, żeby nie znalazł się nikt na decyzyjnych stanowiskach, to mógłby ten problem podjąć. A panie Tomaszu, jakby tak na koniec spróbować przełożyć tą sytuację, ten przypadek, ten case, który nam mrozi krew w żyłach, na współczesne realia, to obywatele powinni na co uważać? Czego powinni się uczyć z tej historii, przenosząc ją, czy próbując wykorzystywać te błędy, czy tą sytuację dzisiaj we współczesnych realiach w Polsce. Ja myślę, że najbardziej pouczającą rzeczą, która płynie z tej historii, ale też z bardzo podobnej historii tego, jak wiele lat udawało się utrzymywać wątpliwości co do szkodliwości palenia, bo to jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo podobna historia, to jest takie wyczulenie na formy manipulacji różne i krytyczne podchodzenie do niej, ponieważ w jednym i w drugim wypadku robiono dość podobną rzecz i ona jest dalej stosowana, bo jest to bardzo skuteczny zabieg marketingowo-PR-owy. Być może dzisiaj jest nawet stosowana bardziej, bo media społecznościowe też jej bardzo sprzyjają. Chodzi o coś, co niektórzy nazywają tak zwanym sianiem wątpliwości, bo bywa tak, że z jednej strony jakby no, eksperci są dość jednomyślni, kiedy chodzi o szkodliwość różnych rzeczy. Na przykład, jak chodzi o benzynę ołowiową, był już moment, kiedy środowisko naukowe czy lekarze było wiadomo, że należałoby z tego zrezygnować. Tak samo było z paleniem, kiedy powiązano je z wywoływaniem raka. Ale wtedy nie trzeba koniecznie skredytować na przykład tych naukowców, żeby utrzymać status quo i taki stan rzeczy, jaki służy komuś, kto na nim zarabia. Wystarczy zasiać odpowiednie wątpliwości, że być może to wcale tak nie jest. Więc tak na przykład robiono z paleniem, kiedy powoływano specjalne instytuty naukowe lub paranaukowe, które różnie można je nazywać, które wypuszczały badania dowodzące, że to niekoniecznie palenie powoduje raka, że można go przyczyniać czemukolwiek innemu. Tutaj też gdzieś pojawiały się tego rodzaju zabiegi, już przekonywano, że ołów w benzynie jest w porządku, że nie trzeba się go specjalnie obawiać. I takie wątpliwości wystarczają do tego, żeby na przykład nic nie zmieniać, prawda? Bo dopóki nie jesteśmy pewni, że coś jest spowodowane, czy że B wynika z A, czyli B jest problemem, który wynika ze stosowania czegoś, co jest A, to nie musimy nic zrobić. Politycy nie muszą nic robić. Nic nie trzeba zmieniać. I tak sobie trwamy w takim status quo i w takim stanie, który jest jakimś zagrożeniem dla środowiska lub dla nas samych, lub dla jednego i drugiego, bo to się przecież na ogół wiąże, słuchając no, tych pojawiających się wątpliwości, mówiąc, no dobrze, no może by trzeba było z tym coś zrobić, no, ale no tak do końca to jeszcze nie wiadomo.
I taki stan zawieszenia może trwać zawsze, bo zawsze da się stworzyć jakąś kontrnarrację, która buduje wątpliwości, czy wprowadza wątpliwości do rzeczy ustalonych. Ja myślę, że dzisiaj, i to ostatnie zdanie już w odpowiedzi na to pytanie, taką przestrzenią, gdzie coś podobnego można znaleźć, są na przykład zmiany klimatu. Taki bliższy temu tematowi, bliższy temat, który mi przychodzi do głowy, to smog chyba, bo ja pamiętam, jak w kampanii Tiry na Tory w latach 90., w 96 roku, kiedy to zaczynaliśmy, mówiliśmy też między innymi o smogu związanym z motoryzacją, z samochodami. I byliśmy odbierani wtedy no, jako oszołomi. Musiało upłynąć parę dekad, żeby tutaj opinia publiczna zmieniła zdanie. No tak, a tutaj jeszcze jak chodzi o smog, tu się zgodzę, że to bliższy i bardziej tak, nie wiem, dotykalny w polskiej przestrzeni problem. No to jest też tak, że ponieważ wśród tych zanieczyszczeń jest, proszę spojrzeć na to kilka, tak, bo mamy i motoryzację, mamy i przemysł, teraz już pewnie trochę mniej, więcej go było w latach 90. Mamy te domowe paleniska i piece ogrzewane węglem, to zawsze można powiedzieć tak. No okej, okay, no jest jakiś problem z tymi kotłami w domach, ale to jednak samochody. A z drugiej strony można powiedzieć, no dobrze, no samochody tak, ale jednak bardziej te kotły. I gdzieś to zawsze może służyć jako wytłumaczenie, żeby się nie zająć ani tym, ani tym, prawda? Żeby no, pozostać w tej bezpiecznej przestrzeni, w której nic się nie dzieje. Ale akurat jak chodzi o smog, okazuje się, że społeczeństwo czasami potrafi zadziałać w takiej sytuacji nawet i dostrzec, no, że to ma służyć temu, żeby nic nie robić. Tak, tutaj warto też podkreślić, bo to myślę, że osobom niezorientowanym wydaje się, że taki czy inny rząd podjął działania sam z siebie ograniczające smog, ale trzeba docenić jakby lata pracy aktywistów, właśnie społeczeństwa obywatelskiego, społeczników, którzy ten temat dzięki pracy organicznej umieścili w debacie publicznej, a dopiero później się tym zajął ten czy inny rząd. No tak, i nie tylko rząd, także samorząd, bo ja z kolei patrząc z perspektywy Krakowa, gdzie ta kampania antysmogowa toczyła się przez ostatnie kilka lat, no to bardzo jasno widać, że to jakby społeczeństwo obywatelskie tego miasta, czy ludzie, którzy wyszli na ulicę między innymi, wymusili działania. One nie były odgórne, one się zaczęły na dole, a władze, kiedy nie mogły już uciec od konieczności wprowadzania zmian, no to zaczęły wprowadzać zmiany. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Tomasz Boryza, dziennikarz naukowy. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że Pan podjął ten temat, który, tak jak Pan powiedział na początku, no, raczej nie jest znany szerokiej opinii publicznej. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!